Dzień dobry, witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie w kolejnym programie na naszym nowym kanale dla inwestorów, który już od jakiegoś czasu opiewa w coraz to nowe materiały. No i dziś gościmy bardzo uznanego gościa, analityka, którego nikomu w sumie nie trzeba przedstawiać ze względu na całą historię tak naprawdę zawodową dotyczącą właśnie tej przygody z rynkami finansowymi, która już od dłuższego czasu trwa. A moim gościem w programie będzie Piotr Kuczyński. Dzień dobry, witam panie Piotrze. Dzień dobry, Piotr Kuczyński, Xelion. Panie Piotrze, w ostatnim czasie sporo dzieje się na rynkach. Obserwujemy z jednej strony sporą różnicę kursową, czy to na indeksach, czy to na akcjach. Dzieje się także na surowcach, na walutach. Bardzo prosiłbym o komentarz, jak pańskim okiem ta sytuacja na rynkach obecnie wygląda. Czy rzeczywiście możemy mówić o panice, czy to tylko i wyłącznie chwilowa korekta, korekta po bardzo dynamicznych wzrostach, która odbywa się wobec tych zapowiedzi o możliwości spowolnienia, o możliwości recesji na światowych giełdach. Nie ulega żadnej wątpliwości, że mamy korektę. To jest jasne. Czy to jest panika? Nie, to jeszcze nie jest panika. Spadki Nasdaqa ponad 30%, czy S&P 500 ponad 20%. Co prawda oznaczają, że rynek jest w fazie niedźwiedzia, czyli to już nie jest Bessa, tylko jest dużo większa korekta. Ale widzieliśmy już takie potężne spadki, dużo potężniejsze, nawet 70-80% wiele lat wcześniej. No i zawsze ten rynek z tego się jakoś podnosił. Przypuszczam, że tym razem też się podniesie. To, że indeksy w Stanach, a jak wiadomo Wall Street ciągnie za sobą cały świat, zawsze tak jest, to znane powiedzenie, że jak Wall Street ma katar, to cały świat ma grypę, to jest oczywiste. W związku z tym patrzymy na razie na to, co się dzieje na Wall Street. No i to, że tam akcje były dramatycznie przewartościowane, no to przecież o tym się mówiło od co najmniej roku. Sam to wiele razy mówiłem i wiele razy również mówiłem, że to, że są przewartościowane, to nie znaczy, że za chwilę będą akcje taniały. No bo i rzeczywiście tak było, że przez rok jeszcze spokojnie sobie rosły, aż od początku tego roku zaczęły właśnie tanieć. Korekta rynkom zawsze się należy, ten nadmiar, ten ekscesy muszą być wymazywane, słusznie karane dla niektórych. No i tyle, no i tak można powiedzieć. To, że ta bańka pękła, bo to jednak była bańka, zawsze to rynki zawsze dążą do bańki. To jest oczywistość. Ja zawsze przypominam, że nie ma takiego poziomu w hossie, który analityk mógłby przewidzieć, jak żaden analityk. Jeżeli trafi, to przez przypadek. Dlatego, że nie sposób przewidzieć, jak wysoko indeksy ceny zagna ludzka chciwość. To samo z Bessą. Nikt nie przewidzi, jak nisko coś spadnie, czy indeks, czy cena, bo nikt nie przewidzi, jak daleko te aktywa przecenić może ludzki strach. To są rzeczy tak niewymierne, że nie do ocenienia. W związku z tym nic dziwnego, że te przeceny nastąpiły, że spadki nastąpiły. Powody były dosyć istotne, właściwie istotne. Po pierwsze olbrzymia inflacja na całym świecie, bo to nie tylko w Polsce. Po drugie remedium, czyli leczenie tej inflacji, czyli podwyżki stóp procentowych. Podwyżki stóp procentowych, którymi banki centralne się ociągały, Europejski Bank Centralny nadal się ociąga, ale w końcu ruszyły i to jak ruszyły, to zaczęły przyspieszać, co zaczęło rodzić obawy, że oprócz wysokiej inflacji pojawi się również recesja, a przynajmniej spowolnienie gospodarcze, czyli stagflacja. A to jest stagflacji, czyli wysokiej inflacji i niskiego wzrostu gospodarczego, rynki akcji totalnie i to bardzo nie lubią. Jeszcze do tego doszło umocnienie dolara, czego z kolei nie lubią bardzo rynki rozwijające się oraz surowce. Tutaj surowce poszły w drugą stronę. Mimo, że dolar się umacniał, surowce drożały, ale to z powodów logistyki i wojny, co też oczywiście podnosiło inflację. Także multum czynników, które spowodowały, że na rynkach powstała sytuacja, w której nie bardzo było wiadomo, w co uciekać, oprócz gotówki rzecz jasna, ale gotówka była karana z kolei wysoką inflacją. Bardzo trudna sytuacja.
Oczywiście. A czy Pana zdaniem jakkolwiek moglibyśmy zestawić sytuację na rynkach, którą obecnie obserwujemy, z sytuacją, która miała miejsce po marcu 2020 roku, czyli czas spadków związanych z wybuchem pandemii versus czas spadków, które obserwujemy na rynkach teraz? Czy to zgoła różne sytuacje i też jest wysoce prawdopodobne, że wychodzenie z tego słabszego czasu na giełdach będzie trwać nieco dłużej niż po dołku covidowym? No, mówi się, że historia powtarza się często jako farsa, a nie jako samo przedstawienie, które miało miejsce kiedyś. Ale no, nie mówiłbym tego w tym przypadku, tylko powiedziałbym, że prawie każda przecena ma swoje własne specyficzne cechy. Ta przecena z zeszłego, z 20 roku, czyli z początku pandemii, miała na początku właśnie pandemię, czyli strach przed tym, co to będzie, jak zaraza uderzy w świat. No, jeden z moich rozmówców, kiedyś znany profesor, ale nazwiska przytaczać nie będę, mówił, że z czterech jeźdźców apokalipsy: głód, wojna, zaraza, no i brakuje nam tylko jednego, czyli śmierć. Czyli pewno bomba atomowa. Więc rzeczywiście wszystko po kolei rynki atakowało. Ta panika, bo to była panika niewątpliwie, jak spojrzy się na wykresy, widać ten gwałtowne spadki, była przesadzona, jak później się okazało, bo świat jakoś dawał sobie radę z tą pandemią. Lepiej, gorzej, te lockdowny straszliwie uderzały w gospodarki, ale za to pomagały w Stanach szczególnie spółkom, które działają w internecie. No i to było oczywiste, że jak nadmucha się te wyceny spółek w internecie, to później będzie piękna katastrofa, jak się skończy pandemia, bo jak się skończy pandemia, no to wtedy z kolei te nadmiarowo wyciągnięte ceny zaczną spadać. A ponieważ na nich opiera się Nasdaq czy S&P 500, na tych spółkach z sektora określonego akronimem FANG, Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Google, to wiadomo było, że musi to pociągnąć w dół indeksy. No i tak się właśnie stało. Dlatego podstawa jest inna. Ta pierwsza, ta korekta, o której Pan mówi, spadki, to był strach przed pandemią, przed czymś nieznanym, duży znak zapytania po prostu, olbrzymi znak zapytania. A druga pandemia, a obecne spadki, no to jest zupełnie inna sytuacja, dlatego że to jest strach przed recesją i przed stagflacją. Zupełnie inne powody. Panie Piotrze, a chciałbym jeszcze podpytać o fakt tej bardzo wysokiej inflacji. Mamy blisko 14% w naszym kraju, jeżeli chodzi o ostatni odczyt. Tak. Rząd w zasadzie reagują, mówię rządy, bo rządy w zasadzie na całym świecie zmagają się z tą rosnącą inflacją. Czy Pana zdaniem działania, które na ten moment zostały podjęte, które są cyklicznie powtarzane, mam na myśli tutaj m.in. podnoszenie stóp procentowych, to wystarczające działania do tego, aby rzeczywiście zapanować nad inflacją? Czy też może potrzeba jeszcze bardziej drastycznych zmian, ewentualnie działań, aby rzeczywiście nad tą inflacją w Polsce i na świecie zapanować? O, tutaj przepraszam, co ekonomista, to inny pogląd, ale właśnie można powiedzieć, że zgrubnie bardzo podzielić poglądy ekonomistów na dwie grupy. Jedna, do której to ja staram się zapisać, to jest ta, która twierdzi, że popytowy czynnik inflacji, czyli to, spotykamy się w sklepach, popyt ludności, jest stosunkowo niewielki, a najbardziej waży na inflacji, najbardziej ją wzmaga czynnik podażowy, czyli ceny surowców, towarów rolnych, energetyka itd., itd. Ja uważam, że tak właśnie jest, że ten czynnik popytowy, no to jest ze 40% powiedzmy inflacji. Też sporo, ale nie tak, że Adam Glapiński jest ojcem inflacji, bo to jest totalna głupota, takie stwierdzenie. Adam Glapiński jest jednym z 10 członków Rady Polityki Pieniężnej, a tam głosuje się podnosząc rękę. Więc jeżeli już ktoś chce mówić o tym, że Rada Polityki Pieniężnej zaczęła za późno podnosić, a takie głosy oczywiście są, stopy procentowe, to niech mówi o Radzie Polityki Pieniężnej, a nie Glapińskim, bo Glapiński sam nie podnosi, ani nie opuszcza stóp. W każdym razie ja twierdzę, że olbrzymia część tego, 60% to jest sporo,
tej inflacji to jest czynnik podażowy, czyli zewnętrzny, na który moglibyśmy podnieść nie wiadomo jak wysoko stopę, a niespecjalnie byśmy wpłynęli na cenę ropy, gazu, zboża, drewna, stali, czegokolwiek. No bo wiadomo, to są czynniki globalne, to jest oczywiste. W związku z tym ja w to absolutnie nie wierzę i myślę, że Rada Polityki Pieniężnej w tej chwili, wchodząc na ten niezwykle ostry kurs, zaczyna powoli przesadzać. Jeżeli zacznie podnosić dalej stopy, co się zapowiada, to owszem, zamorduje klasę średnią, tak to mówił ostatnio Marek Belka, że to do tego będzie prowadziło. Niewątpliwie wyciągnie mnóstwo pieniędzy z kieszeni kredytobiorców. Niewątpliwie przyhamuje inwestycje, a przecież inwestycje u nas leżą, więc przyhamuje jeszcze bardziej, bo kredyt będzie drogi lub będzie nieudzielany. Jeszcze do tego pomysł szalone o wakacjach kredytowych dla wszystkich, które uderzają w finanse banków, co jeszcze bardziej zmniejszy możliwość kredytowania. No i to wszystko razem powoduje, że ta droga nie jest najlepsza. Są inne metody. O co chodzi? O co chodzi w opanowaniu tej części? Jedni mówią 50%, inni jak ja 40%, inni jeszcze mówią o 30% tej popytowej. Chodzi o to, żeby te wolne pieniądze, które są w naszych kieszeniach, no niektórzy się oburzą, że w ich kieszeniach nie ma, no ale jednak naprawdę jak się spojrzy na oszczędności Polaków, to są potężne. W związku z tym te wolne pieniądze, żeby nie szły na rynek zakupu mieszkań, bo wiadomo co tam się w tej chwili dzieje, żeby nie szły do sklepów nakręcając inflację, tylko żeby szły na przykład na depozyty bankowe, lokaty bankowe. No i tutaj zadziałał pan premier i rząd, naciskając na banki, są kuriozum. Ja nie widziałem nigdzie w żadnym kraju, żeby coś takiego się odbywało, ale okej. Depozyty zaczęły być lepiej oprocentowywane. To jest ruch bankowy sensowny, pomaga ściągnąć pieniądze wolne. Drugi ruch to są te obligacje tak zwane antyinflacyjne, indeksowane stopą RPP. To też ściągnie sporo pieniędzy z rynku. Mówi się jeszcze, ale tego się niestety nie robi, o tym, żeby stopę rezerwy obowiązkowej podnieść dla banków. No wtedy one musiałyby sporo pieniędzy, musiałyby ulokować w NBP. W związku z tym musiałyby chcieć nam płacić lepiej, żeby ściągnąć od nas pieniądze, żeby udzielać kredytów. Tego się nie robi, niestety. No i nie robi się również tego, żeby wyprzedawać aktywa, które ma Narodowy Bank Polski, który kupił w czasie pandemii, żeby ratować polską gospodarkę. Słusznie to robił. Według mnie krzyki, że niesłusznie, to są absurdalne, bo oczywiście gdyby tego nie robił, to by bankructwa coś mówiło, że cały świat to robi, a my tego nie robimy i stąd tyle firm bankrutuje, więc trzeba coś wybrać. Ale to, co kupił, 150 miliardów złotych, mogłoby zostać, powinien to wyprzedawać po atrakcyjnych cenach, tak żeby zachęcić banki do wydawania na to pieniędzy i też ograniczyć ich nadpłynność, bo one mają w tej chwili nadpłynność, naszych pieniędzy nie potrzebują, co by zmusiło ich do sięgania po nasze pieniądze. Więc nie tylko stopy procentowe działają, no i mogłyby działać. I oczywiście potrzebne jest coś, co ekonomiści nazywają policy mix, czyli mieszana polityka rząd, bank centralny. No tutaj to nam się zupełnie nie sprawdza, no bo bank usiłuje gasić inflację, a rząd posunięciami w cudzysłowie antyinflacyjnymi ją roznieca, no bo czternastka, czyli dodatkowe pieniądze, roznieci inflację. Obniżenie PIT-u z 17 na 12% zwiększy świeży pieniądz na rynku, czyli jest to coś, co inflację będzie podnosiło. No i tak można sobie bawić się w tę grę między bankiem centralnym i rządem, która no, nie będzie owocowała istotnym ograniczeniem inflacji, za to będzie owocowała uderzeniem w portfelu wielu ludzi.
Cały proces walki z inflacją jest na tyle skomplikowany, że pewnie no, nie ma szans, żeby znaleźć, nie wiem, 100, niech będzie najlepszych analityków z całego świata i aby oni doszli do wspólnego konsensusu, jak z inflacją walczyć i żeby to przy okazji była też najlepsza droga, bo pewne rzeczy dopiero po czasie wychodzą. Właśnie o to chodzi, więc Tak. znakomicie im się to udaje po czasie. Za 2 lata wszyscy będą wiedzieli, jak należało postąpić. Na koniec chciałbym jeszcze poruszyć jedną kwestię. Wspomniał Pan na początku tej naszej rozmowy o tych spadkach w Stanach Zjednoczonych. Ponad 30% na Nasdaqu, ponad 20% na S&P. Nasz polski WIG20, jakby liczyć od tego szczytu z ostatnich miesięcy, no to powiedzmy z 2500 do 1700 spadek to też nieco ponad 30%, ale różnica jest taka, że indeksy w Stanach Zjednoczonych po dołku z pandemii wielokrotnie pobijały swoje historyczne szczyty. Nasz WIG20 nawet do swojego historycznego szczytu nie nawiązał. I pojawia się tutaj pytanie, czy możemy mówić o tym, że akcje na polskiej giełdzie papierów wartościowych są w tym momencie tanie, czy tutaj miejsca do przeceny jest jeszcze dużo przy założeniu właśnie, że recesja będzie się pogłębiać? No 3900, czyli szczyt WIG20 jest daleko przed nami, bardzo daleko. Ma pan oczywiście rację, nie udało się nawiązać do tego wyniku po tym szczycie z 2007 roku, ile dobrze pamiętam, Tak. zanim to się wszystko zawaliło. No cóż, no wie pan, jeżeli największe spółki, akcje są tanie w Polsce, kropka, są bardzo tanie, naprawdę bardzo tanie. Tyle tylko, że przeszkadza nam polityka, no taka jest prawda. Olbrzymia część WIG-u 20 to jest WIG państwowy, można było powiedzieć, bo Skarb Państwa trzyma w ręku największe banki, trzyma w ręku spółki surowcowe, energetyczne, a Zachód tego nie lubi, no po prostu nie lubi, a bez zagranicy zrobić u nas hossę jest niezwykle trudno, niezwykle trudno. Czy może być niżej? Zawsze może być niżej, tak jak mówiliśmy na początku, że nie ma analityka, który przewidzi, co się będzie działo. Teraz wydaje się, że jest szansa na coś, ja to mówię z pewnymi oporami, bo wiadomo, co się dzieje na rynkach, co się działo na rynkach, ale na coś, co można było określić mianem letniej hossy, czyli odbicia, no jakiegoś sensowniejszego, większego odbicia. Dlaczego? Bo właściwie wszystko już jest dyskontowane. No wiemy już, że Fed będzie ostry. W lipcu podniesie stopy znowu pewnie o 75 punktów bazowych. Jeżeli podniesie tylko o 50, to będzie zachwyt na rynkach. W sierpniu nie ma posiedzenia Fedu, nie ma posiedzenia RPP. No jest spokój. Czyli mamy w tej chwili lipiec i sierpień, w którym możemy poszaleć i udawać, że się nic złego nie stanie. No chyba, że coś się stanie złego w Ukrainie podczas tej wojny, ale myślę, że to weszło w stan zamrożenia i co ma znikomy wręcz wpływ w tej chwili na to, co się dzieje na rynkach, więc na to mnie liczył. Jest możliwość spora tego, że rynki wykorzystają ten okres uśpienia pewnego rodzaju i zdyskontowania bardzo wielu niekorzystnych informacji do tego, żeby odbić. Panie Piotrze, bardzo dziękuję za dzisiejszą dziękuję rozmowę, bardzo. Poświęcony czas. No i czekamy, co przyniesie nam przyszłość. Czy będzie to scenariusz bardziej pozytywny, negatywny, a może po prostu neutralny na czas wakacji. Dużo zdrowia życzę, pozdrawiam i dziękuję. Do usłyszenia. Dziękuję, do widzenia. Okej. Okay.